pomnik ofiarom wojny 1914-1933-1945. Wojna trwa dalej. Wszystko to było w programie 527 lat, który zaczęty został 12 października w 1492 roku w Konstantynopolu, kiedy Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Zakończony został po 527 latach w Rzymie przez Franciszka 12 października w 2019 roku. W ramach tego programu do Dachau przywieziono 13 grudnia w 400 roku 527 kapłanów. Do Auschwitz, do Oświęcimia przywieziono 527 katolickich Żydów, których zlikwidowano razem z Edytą Stein. 9 sierpnia 1942 roku tego dnia mamy świadectwo cudownego medalika, mocy cudownego medalika w bloku kapłanów Dachau. Wszystko było dobrze zaplanowane. Teraz rządzą władcy świata, przestępcy, którzy wyszczepiają wszystkich ludzi. Kto szuka Boga, też szuka prawdy. Święta Edyta Stein, 12 października, będzie 130. rocznica Twoich urodzin. Prosimy Cię o cud, o pomoc, o przekaz prawdy. Dziękuję Ci, arcybiskupie Vigano, za przekaz prawdy. I wszystkim kapłanom, jak również Bogu dziękuję za naszego księdza Michała Woźnickiego, do którego wysłali mnie kapłani zamęczeni w Dachau. Byłam tam na Wronieckiej 8 maja 2019 roku. Poznałam chorych ludzi, to znaczy przełożonych z nowej ewangelizacji. Szatanistów, można tak powiedzieć po ich zachowaniu. Bogu dziękuję za księdza Michała Woźnickiego, urodzonego tego samego dnia, 20 stycznia w 1936 roku, kiedy się urodził burmistrz Hamburga. Przestępca siedzący na ratuszu w Hamburgu, który stoi na dwóch klasztorach, który każe wyszczepiać wszystkich. Jak również w Izraelu urodził się następny przestępca, uważany teraz jako ksiądz katolicki, jest w Płocku, ale pierwszy, 9 sierpnia 1983 roku w Gdańsku zamordowanego Polaka, muzyka, miał tylko 27 lat, Jacek Stefański. I ten pan, ten człowiek nazywa się Jacek Stefański. I jest głównym ich, jako Polak, polski kapłan. A gdzie jest 3920 kapłanów zamordowano tylko podczas II wojny światowej? Kim jest rabin Gondecki, który przy pomniku 2779 zamordowanych kapłanów zrobił cyrk w niebo? Poleciał do nieba. Adamowicz. Do nieba Owsiaka. Jaka to jest cynizm. Jezu, ufam Tobie. Biskupie Vigano, wspomagaj nas wszyscy, wspomagajcie nas wszyscy zamęczeni. Prawda będzie.